Kochani, jest już 23 grudnia, czyli jeden dzień do świąt. Trwają naprawdę ostatnie i to ostatnie przygotowania. Jak pewnie słyszycie, z kuchni dobiega dźwięk miksera, bo moja mama robi jeszcze masę na ciasta. I ciasta same będziemy też musiały upiec. Wczoraj ozdobiłyśmy, jak już widzieliście, ciasteczka, czyli zostało nam ciasta. Oraz moczka i makówka, ale moczką chyba zajmiemy się dzisiaj, a makówką jutro, bo musi być świeża, żeby nie skwaśniała na stole. Ja muszę się zapakować prezent dla swoich rodziców i zapakować jeszcze prezent od taty dla mamy, bo tata teraz idzie do pracy i nie ma kiedy zapakować prezentu. Przed chwilką byliśmy w spowiedzi, potem na cmentarzu u dziadków, no i tak jakoś minęło mi jakaś tam mała część dnia. Trochę ogarnęłam w pokoju, bo jak wiecie, miałam tu bałagan niesamowity. Stąd zniknęły ciuchy, stąd też. Jest już czyściusio i biurko też już wygląda tysiąc razy lepiej. Ogólnie mam nadzieję, że nie będziemy aż tak bardzo zmęczone, a trzeba jeszcze nagrać dla Was vloga i go zmontować, także moja mama będzie miała bardzo dużo pracy. No w sumie obie będziemy miały, ponieważ jakoś tam pracą się dzielimy. Cóż, troszkę pogadałam, teraz zabieram się do roboty. Muszę właśnie zapakować ten prezent, pomóc nam je w ciastach. No i na jakieś 3 godziny zajęcie już mam. A potem... potem się coś znajdzie. Aha, jeszcze wieczorem ubieramy za mamą choinkę. Także w ogóle chyba obie pójdziemy dzisiaj spać o 3. Tak jak mówiłam, trwają przygotowania. I w tym momencie mama... co robi mama? Biszkopt. Będę piekła biszkopt. Znaczy już jest przygotowany, tylko czeka na włożenie do pieca. Będzie przeło... Nie. Jak już się upiecze, to przełoży... Jak już się upiecze, to na ten upieczony biszkopt damy dżem malinowy, a na to masę zrobioną z masła. Dobrze mówisz. Tak, i teraz szybko do pieca, bo biszkopt nie lubi czekać. Właśnie skończyłam piec. Tutaj mamy sernik, który przed chwilą wyjęłam z piekarnika. Tutaj, no nic nie widać. Tutaj jest biszkopt ciemny. Z tego jutro będziemy robić ciasto. No i nadszedł moment, abyśmy zaczęli ubierać, właściwie zaczęły, bo zostałyśmy z Pauliną same w domu, żebyśmy zaczęły ubierać naszą choineczkę. Niestety mój mąż musiał iść do pracy, więc zostałyśmy z tym same. Przed wyjściem jednak zdążył naszą choineczkę ubrać w światełka, a nam zostało przystrojenie jej bombkami, ale mamy tutaj taki mały kłopot. Paulina nie zastosowała się do przepisów BHP. I pakując nasze prezenty, oparzyła się klejem. Nie wiem, jak to wyglądało, ponieważ mnie przy tym nie było. Zaraz wstanę z łóżka, jak pozatwierdzam komentarze, i pomogę mamie stroić choinkę. Bo ja stwierdziłam, że nie będę czytać komentarzy od momentu, kiedy Paulina ogłosiła prezent dla nas na snapie. No to ja postanowiłam, że czytać komentarzy nie będę. Są nasze ozdoby choinkowe w pudełeczkach. Tutaj mamy te nowe. Tutaj w pudełku też są ozdoby. A gdzie jeszcze? Tu jeszcze są ozdoby, bombki i inne takie. To wszystko znajdzie się na naszej pięknej choineczce. Ale najgorsze jest to, że na żadnym programie muzycznym nie lecą świąteczne piosenki. Kurczę, tak bym ubierała tą choinkę w rytmie jakichś pastorałek, jakichś w ogóle świątecznych, nawet amerykańskich piosenek, a tu nic, nic, same normalne, zwykłe, codzienne piosenki. No już prawie, prawie. Jeszcze tylko troszkę. Nic nie widać, bo chciałam pokazać, jak nasza choinka się pięknie mieni kolorami. A tych ozdób z pudełka nie ubywa. No wiesz co, jak co roku to mówujesz... O, ale mamy tutaj bombeczkę jedną od Was.
już na choince. I druga. I druga jest tutaj. Ała. Moja mama, prawdziwa dusza artysty, stroi moją choinkę. Mam nadzieję, że się Paulince będzie podobać. Bardzo się staram i bardzo bym chciała, żeby się jej spodobała. No ale nie wiem, co ona ma tu. Jest śliczna. Naprawdę tak myślisz, Tuciu? Tak. Mama skończyła już choinkę i teraz robi stroik. No naprawdę dusza artysty. Bez przesady. Nie przesadzam, stwierdzam. Bez przesady. Ślicznie to wygląda. Serio. A wy, kochani, pomagacie swoim rodzicom w gotowaniu, krojeniu i w ogóle przygotowywaniu? Jedno oparzenie mało, nie? Bo my tu teraz kroimy bakalie. Paulina akurat obiera migdały ze skórki i słucha muzyki. A ja kroję bakalie na moczkę i makówkę. I to jest nasza taka tradycyjna potrawa. Jedne są na makówkę, inne, drugie są na moczkę. A jakie wy macie takie tradycyjne potrawy? Wiem, że się gdzieś tam robi kutię, makaron z makiem. Makaron z makiem? No, babcia nawet kiedyś robiła. Ej, zjadłabym coś takiego. To musiałabyś babcię poprosić, żeby ci zrobiła. No. No i powiedzcie, czy pomagacie tym swoim rodzicom? Albo czy wy, drogie mamy, jeżeli nas oglądacie, jeżeli macie przed świętami w ogóle chwilkę czasu, żeby obejrzeć któryś z naszych odcinków, czy wy gonicie swoje córki dorastające do pomocy w kuchni? Czy tylko córki? Równouprawnienie, mężczyźni też do pomocy. Ja swoją gonię w każdym bądź razie. Tak? Takie życie. Takie życie ciężkie. Kochani, przed chwilą zdarzyła się jakaś, nie wiem, zdarzyła się... W ogóle dzisiaj mamy jakiś pechowy tak, dzień. Tak, naprawdę. Najpierw noga, potem mamy sobie poparzyć palce. Ja sobie oparzyłam palce. O, jakie bąble mam piękne, ładne. Teraz... Jesteśmy tak słabo oświetlone. I będzie tak... No nie wiem, zależy, czy kupimy jeszcze jutro żarówki, czy nie kupimy. Paulinka przez przypadek przewróciła softboxa. Trzy żarówki się po prostu, no nie działają. Z tym, że jedno wejście do żarówki nie działa, bo jedna żarówka nam została. Dlatego ona nas tak pięknie dzisiaj oświetla. No i sprawdziłam te wszystkie dziurki, nie wiem jak to się nazywa, no te dziurki. No i jedna nie działa, jedno to wejście na żarówkę nie działa. Także zostałyśmy z trzema, no ale mamy tylko jedną żarówkę. Jak jutro kupimy żarówkę, to będziemy przez święta oświetlone. Jak nie, to niestety tak to będzie wyglądało. Taki mamy dzisiaj pechowy. Naprawdę. A teraz mało słowa nie przewróciła aparatu. Tak, teraz kopnęłam nogą i ja mówię, Boże, jakbym jeszcze ten aparat strzaskała, to już by było całkiem.
No ale nic. Muszę oderwać królik. Tak, dobra, mi się sypie. Właśnie, miałam takie wrażenie, jakieś dziwne. Muszę oderwać karteczkę z 22 dnia. A pod 23 kryje się portfel i perfum. Weź to, bo ja mam te poparzone paluchy. Dobra. Jest taki różowy. A do tego jest perfum od Katy Perry. Mam nadzieję, że... Ale komu? Losujemy osobę. Która z nas? Dobra, ty. Ja już wylosuję tą jakąś osobę. Marta z Brążewice. Brążewic. Marta z Brążewic. Mam nadzieję, że zapach ci się spodoba. To już tak oficjalnie powiedzmy. Marta otrzymuje portfel i perfum od Katy Perry. Kończmy już. Tak, bo zaraz coś znowu zrobimy po prostu. Taki jakiś pechowy dzień mamy przedświąteczny. Ale muszę powiedzieć, że zrobiłam piękną choinkę, piękny strój, ubrałyśmy choinkę, upiekłyśmy ciasta. Pięknie, tylko tak jakoś teraz się tak. Pięknie zapakowałam prezenty. Ja jeszcze moczkę muszę zrobić. A ja ci w tym pomóc. Tak. To kończmy już, bo dużo roboty jeszcze przed nami. A spać chcemy iść. Dobranoc. Papa, kochani.